Jak poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek, Grzegorz Tobiszowski został zawieszony w czynnościach partyjnych przez Jarosława Kaczyńskiego. Zawieszenie było wynikiem zachowania uznanego za wyjątkowo niewłaściwe i całkowicie niedopuszczalne. Konkretnie Tobiszowski został oskarżony o znieważenie i poniżenie swojej partnerki, Tatiany A. Decyzję ogłosił we wtorek wieczorem na peronie X rzecznik partii. Bochenek wyjaśnił, że wykluczenie Tobiszowskiego z list PiS do Parlamentu Europejskiego było spowodowane kilkoma niepokojącymi raportami otrzymanymi przez kierownictwo partii, dotyczącymi jego niewłaściwego i niedopuszczalnego zachowania. W odpowiedzi na doniesienia nowych mediów o zachowaniu Tobiszowskiego, Kaczyński podjął decyzję o zawieszeniu go w czynnościach partyjnych i zwrócił się do rzecznika dyscypliny partii o wszczęcie procedur mających na celu wykluczenie go ze struktur partyjnych. Już wcześniej portal Onet informował, że Tobiszowski, były wiceminister energii i poseł do Parlamentu Europejskiego PiS, znęcał się psychicznie nad swoją partnerką Tatianą A., włączając w to znieważanie jej i jej dzieci oraz ataki fizyczne podczas kłótni. Prokuratura w Zabrzu prowadzi śledztwo w sprawie znęcania się psychicznego nad Tatianą, a na podstawie zeznań wskazujących, że Tobiszowski próbował wyrzucić ją ze wspólnego domu, stosując przemoc psychiczną. To drugi w ostatnim czasie przypadek zawieszenia polityka PiS. W poprzedni czwartek Kaczyński zawiesił także Krzysztofa Jurgiela. Według rzecznika PiS decyzja o zawieszeniu członka partii w województwie podlaskim Jurgiela została podjęta przez Kaczyńskiego i weszła w życie natychmiast. W maju Interia informowała, że doradcy PiS na Podlasiu, powiązani z Jurgielem i należący do Koalicji Obywatelskiej, są w konflikcie z marszałkiem Arturem Kosickim. Anonimowy polityk PiS stwierdził, że Kosicki nie popiera kampanii tych doradców, stawiając na pierwszym miejscu własnych sojuszników, co skłoniło doradców do podjęcia wcześniejszych działań, gdy dowiedzieli się, że nie będzie dla nich miejsca w administracji regionalnej. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.